Sprawa niesamowita. Klaps poszedł. Bartosz, mów. Co ja mogę powiedzieć? Pokazuję to i zawdzięczam to wszystkim tym, którzy nas wspierali, kibicowali i swoim bliskim. To jest także wasz medal. To ja zadam takie pytanie, może to jest nie ten moment, ale nieobecność trenera wpłynęła na was jakoś dzisiaj. Witala Heinena, który myśmy jechali na mecz, a Wital nad ocean. Ja powiem krótko, graliśmy dzisiaj dla siebie i to było najważniejsze. Zostawiliśmy po raz kolejny serducho. Przepraszałem za wczorajszy mecz. Za dzisiejszy już nie mogę przeprosić, bo chyba wyglądało to całkiem okej. No. Całkiem dobrze, z swojej strony i ze strony Kopaków. Jeszcze Kuba Popiwszak tutaj do nas zmierza i za chwilę pewnie przyjdzie. Bartek, to jest tak, to są cenne medale. To jest jeden z najcenniejszych medali chyba w twojej karierze, prawda? No, myślę, że pierwszy taki z reprezentacją seniorską, także zawiśnie i będę na niego patrzeć do końca życia. Dobrze. O rywalizacji tej przedolimpijskiej nie będziemy chyba mówić. Jeszcze opowiedz o dzisiejszym meczu. Dwa zdania może. Był jakiś trudny moment? Znaczy, trudny moment, ciężko sobie tutaj przypomnieć. Generalnie mecz był, nie należał do najłatwiejszych. Dlaczego? Wygraliśmy 3-0. Można by pomyśleć, że było to bardzo łatwe zwycięstwo, ale naprawdę charakterem i tą atmosferą, którą sobie budowaliśmy cały czas po każdym punkcie, spowodowaliśmy, że zmęczoną Brazylię dobiliśmy do samego końca i oni naprawdę próbowali. Mieli okazję w końcówkach nas przełamać, ale to my zachowaliśmy charakter i zimną krew do samego końca i cieszę się ogromnie z tego, że mogę być częścią tej wspaniałej drużyny. Pokazaliśmy naprawdę, że jesteśmy wielcy. Jak będziemy świętować dzisiaj? To ty mi powiedz. Czekałem na odpowiedź z swojej strony. No to poświętujemy razem. Poświętujemy, tak. Bartosz Bednosz,